Cześć, witam w kolejnym odcinku Valkyrie Elysium. Tutaj Anjix. I lecimy z rozdziałem 8. Porobiłem trochę misji pobocznych i zrobiłem osobne odcinki, ale skupimy się na głównych misjach, a potem ewentualnie na zakończeniach gry. Rozdział 8. Prawda zdemaskowana. Rozwcieszony przez Valkyrie błędy, Odyn zaczyna pokazywać swoje prawdziwe kolory. Jako okazję, by poprawić swoje pomyłki jednak, daje Valkyrie święty artefakt Glepnir i daje jej zadanie, by pokonała Fenrira. Obciążona zamętem i słowa zostawione przez Hildę, Valkyria i jej towarzysze zaczynają podróż do legowiska Fenrira. No to lecimy do tego Fenrira, się rozprawimy z nim. Spooky! Co my tu mamy? No dobra, lecimy! Muszę zmienić znowu. Zostawmy sobie to. Okej. Jest dobrze, nie ma co narzekać. Ciekawe miejsce. Tutaj nic nie ma. Może skrzynka jest, ale... Czekaj, kogo wezwać? Nią, bo ona jest ogień. A was lodem potraktuje. Okej. Okay. Upadły ogień. Okej, okay, resztki Asgardiana duszy powolone przez Fenrira. Pokazuje się tym, którzy chcą pokonać Fenrira i im pomaga. A, i może nam dać jakieś przedmioty, okej. Okay. Tylko... Zaraz, ja muszę sobie prądek ustawić teraz chyba. Albo wezwać Aegona. Tam jest sejwik. Chodźmy za tą duszą. Gdzie ona nas zaprowadzi? Co, koniec? O! Dobra, utopiłem się. Ale przynajmniej nie ma game over jak w Elden Ring. Okay.
Coś dostaliśmy, czy nie? Bo ten duch tam jest. I co dalej? A, tutaj! A, okej. Rozumiem. No i co teraz? A, rozumiem. Okej. Tutaj. No, muszę uważać. Ten duch mnie prowadzi na manowce, aha. Ten kolejny kwiatek. Nieodczytany. Ale tu ktoś jest. Tam jest jakaś osoba. Jakiś żołnierz, który władał włócznią. Armand nic ciekawego nie mówił. Teraz możemy wracać. Tam coś świeciło. Jakby złe duchy opanowały ten teren. Tutaj duszek mnie prowadzi, zaraz mnie zaatakują pewnie. O nie. I tak widziałem to na mapie akurat. Pomocny kupiec. Skrzyneczka. Jabłuszko, dobra zawsze. Ambrozja. Tak, widzę. Ale poczekaj, bo to jest... Czy ja muszę tędy iść? Tak, ale muszę rozwalać ich. Kto ma lodowe? Po prawej. Tutaj. Tak, atakuj ich ogniem. Dziękuję, dziękuję. Kwiateczek. Stary marynarz. Oczywiście muszą mnie lokować, nie? Tak.
Jeszcze? O, ja cię kręcę. Okej, kogo mogę wezwać? Ciebie. Ow, ow, ow! Wow, prawie umarłem. Umarłem! Kurde no. Okej, okay, lecimy teraz od tego momentu, gdzie zginąłem. Cofnęło mnie kawałek i musiałem jeszcze raz to przejść. Aj, 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 aj. Teraz muszę mieć ogień. O, zamroził mnie. Kurka. Dobra, muszę się stąd wydostać, bo... Teraz loot. Ten potworek trzeba uważać na niego. Teraz na domu muszę zmienić ten czar. I Krzysztofa wezwać. Nie to! Tak, tylko ten potworek trochę mi sprawił problemów, cholera.
Okej, ulecz. No, udało się i akurat safe jest. Skubany. Tutaj dwa są do wzięcia. Lekkopalcowy, tak to powiedzieć, okradacz grobów? Lekkopalcowy okradacz grobów? Jak tam się dostać? A, tutaj, okej. Jakiś rybak. Jeszcze tutaj chyba w budynku jakiś kwiatek? Znaczy nie w tym, tylko tutaj. Wdowa po rzeźniku, okej. O, wow, wow, chłopaki. A ty jesteś ogień, tak? Dobra. Tego pana trzeba się pozbyć. O! Stoję przez chwilę, a myślałem, że czekam na nie wiadomo co. Tam gdzieś. Ojejku. Jakaś mała wysepka jest. A nie, nie wysepka, dobra. Na szczęście. Nadbrzeżny skryba? Nie wiedziałem, że można być nadbrzeżnym.
skrybą. No ale dobra. Szkoda, że zmuszają nas do walk. Co ja potrzebuję? Krzysztofa! Wow, musimy się leczyć. Jeszcze! Nie, dzięki. Jak będzie trzeba, to się wrócimy. Zbieramy na razie tylko kwiatki. Służący Einar. Coś po prawej. Tutaj. No nie, no co ty? This place. For what purpose? No doubt to inhibit my ability to sense her as she forges her new domain on Midgard. The barrier itself will be nigh impregnable. We shall have to locate a seam. A seam? She lost her power, just as I did. This barrier may be powerful, but it isn't perfect. There will be a weak point somewhere. Okay. Like a seam in a piece of fabric. I understand. We shall begin searching for this seam then. Do you sense something? Yes,
But it was only for a moment. I do not know what it... O, ktoś nadciąga. Oh, what is... Valkyrie! Ah! Jakiś potężny czar. This was your plan. Is anyone injured? Ale cała mapa jeszcze nie została zwiedzona. I think we're all okay. But just where exactly are we? Hold on to that thought, Egon. We have company. Wow, o ten znowu, olbrzymek. No dobra. Ten gość mi przypomina anime. Dobra. Czekaj, ja potrzebuję prądu na ciebie, dobra. Mam nadzieję, że... O, właśnie, o to chodziło. Nie powinien być problemem ten gość. Au, 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 okej, okej. Nie! Au, co ty stoisz? Ale ty masz słaby punkt. Wow, wow. Kurde. A, jak ja tego uniknąć mogę? Wow, 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 wow. Kurde, to było ostro. Tam jest dusza. Wow, wow, wow.
Kurka! Mały włos. No właśnie. No, udało się, ledwo. Powiem szczerze. Nie chciałem używać przedmiotów. Jaki widok. Z oczu. A to on. It was not purified. Watch out. Something's coming out of it. Fenrir. How awfully cramped that was. So we meet again, Valkyrie. Fenrir. Oh, don't give me that look. My intentions are not so insidious. I brought you here only to give you the answers you seek. How did you... Fret not. Even the almighty Odin's suffocating gaze cannot reach us here. Well then, why don't we start with you? You were once human, much like your Inheriar. What? Oh, tak myślałem. Odin uses humans. Ona była człowiekiem, no. Tak mówi. For the purpose of devouring more souls. What do you mean, devour? Odin wciąga duszę? Souls are nourishment. A source of sustenance for we who stand above all else. Lesser deities harvest souls for higher ranking gods to devour. Ale ty też to robisz. On mówi, że bogowie wciągają duszę. Ale on pewnie też. Surely he only seeks more power to ensure his success. That is nothing more than a poorly conceived facade. What Odin truly fears above all else is losing his throne. Ha, Odin się obawia tylko utraty tronu. A ona mówi, że on kłamie. Odin will sacrifice the world if only to preserve his seat of power. This is what drives him. Silence. It will take more than a sharp tongue to silence me. That wretched tether, however. I... Oh, I am so very eager to see what becomes of you, little Valkyrie. What are we to make of this, Valkyrie? We should return to Asgard for now. I must inform Odin that Fenrir has fled once more. Czyżby koniec rozdziału? No, skończyliśmy rozdział 8, świetnie. Then what reason would he have to deceive his own Valkyrie? I
I should not take Fenrir's words at face value. No doubt she has her own motives. But if what she says is true, what have I done to this world in the name of salvation? Will everything that I've done have been for nothing? Valkyrie, are you feeling well? Perhaps you should recover your spirits before reporting to— Silence! Allow me to think without your petty concerns. Hey, take it easy. Fenrir's given us a lot to mull over. But you're just playing into her hands by letting yourself get worked up like this. It is never an easy task to determine truth from lies. But you are not alone in this. Right. No matter the outcome, we shall be by your side until the end. I apologize if I spoke out of turn. But I think I speak for all of us when I say we only wish to help you. No. It is I who must apologize. It was wrong of me to speak so harshly. I'm actually kind of relieved I got to see that side of you. It's nice to know you can get angry too. Quite. It's only natural to express our emotions on occasion. Cieszę się, że może się gniewać. Feel free to yell at us again in the future. Możesz na nas wrzeszczeć. I feel more composed already. O, już się czuję lepiej. Wait here. I shall return shortly. Okej, okay, no tak, no to Odin może jest i zły, ale... Jeszcze jeden quest dodali poboczny? Mówię, te poboczniaki to dopiero zrobię, jak przejdę główną grę. No, to co ona tam powiedziała w ogóle? No, na razie nie... zobaczą co będzie, bo... Nie chcą wierzyć Fenrirowi tak od razu. No, tak jak myślałem, tak podejrzewałem, że ona jest powiązana z tym gościem. Z tym Armandem i chyba jest jego dziewczyną i była człowiekiem, także tego podejrzewałem, bo już nawet nie pamiętam, czy w poprzednich częściach też tak było. Skończymy w tym momencie ten odcinek, zareportuję się do Edna w następnym i zaczniemy kolejny rozdział. A tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie, tutaj był Angix i do zobaczenia. Cześć!